do zabawy z podłączeniem pompy ciepła na klimatyzatorze on-off. Mamy już przygotowane części. Wymiennik ciepła 65 kW do polutowania. Będą jeszcze przelutowane krótce miedziane, które będą przeredukowane na odpowiednie rury, takie jak w klimatyzatorze. Mamy sterownik. Producenta wschodniego, który całkowicie przejmuje kontrolę nad klimatyzatorem, także nie będzie tu oszukiwania czujników, nie będzie tu wstawiania płytki z klimatyzatora wewnętrznego. Wszystko będzie na w ogóle całkiem nowym sterowniku. Do tego jeszcze przepływomierz, który będzie nam zabezpieczał wymiennik przed brakiem przepływu wody, pompeczka obiegowa, a wszystko to będzie podłączone do pieca pelletowego, który będzie służył jako bufor. I tu mamy piecyk pelletowy na sterowniku pluma, do palników obrotowych Kipi, który ma wiele funkcji i obsłuży cały piec na zasadzie bufora, a bufor będzie podgrzewany przez naszą pompę ciepła. Tu mamy kruciec do podłączenia termometru, który wykorzystam do obiegu wody na wymiennik ciepła. Drugi kruciec jest na dole, spustowy, no, który też posłuży do zamknięcia obiegu przez wymiennik. Krótce są 3/4, także idealnie. Tu mamy jednostkę zewnętrzną Lennox on-off. Pięć i pół kilowata. Czynnik R410 zaciągnięty do jednostki zewnętrznej.